Ale ksiądz musi pospowiadać jutro. No, z Bogiem. Traktuję nakręcenie tej etiudy jako przewietrzenie głowy, ponieważ podszedłem do tego jak do normalnego filmu, tyle tylko, że do krótszego. No to jednak praca sprawiła mi dużo frajdy i radości. To jest taki mój pierwszy kontakt z Showmaxem. Wydaje się, że pojawienie się takiego serwisu, który chce inwestować w polskich filmowców, no to jest dar z nieba i dla widzów, i dla nas. My to nazywamy Pollywood. Polega to na tym, że w Polsce wiemy, że dla Polaków bardzo ważne są nasze tematy, nasze sprawy i o tym najlepiej opowiadają nasi reżyserzy i najlepiej pokazują to nasi aktorzy. W związku z tym chcemy właśnie w ten sposób zacząć budować odpowiednią treść dla naszych klientów, a co będzie dalej, będziemy nie tylko produkowali polskie seriale i współprodukowali filmy, ale będziemy przede wszystkim też i kupowali te najlepsze polskie filmy, ponieważ wierzymy w to, że oprócz dobrych zachodnich produkcji bardzo jest właśnie ważne dla Polaków, żeby oglądali w dobrej jakości, legalnie, w dobrej cenie polskie filmy i polskie seriale. Kiedy chcę zobaczyć film, oczywiście z legalnego źródła, film, którego nie mogę zobaczyć w kinie, wtedy wchodzę na jakąś platformę VOD, czy no teraz, mam nadzieję, Showmax i po prostu ten film oglądam. Ale również wtedy w domu muszę sobie taką atmosferę zrobić kina, krótko mówiąc. Mam, nie wiem, duży telewizor, czy tam projektor i dokładnie podłączam sobie komputer, gaszę światło i robię sobie kino w domu. Także myślę, że widz internetowy, nie wiem, telewizyjny, kinowy to jest jedna i ta sama osoba. Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Jest to etiuda, jest to 20-minutowy film, który opowiada o momencie nudy, w którym znajduje się ksiądz Jan i w tym momencie przydarza mu się szereg niespodziewanych zdarzeń, niespodziewanych rzeczy. I chcemy pokazać to jako nie tylko reklamę naszej platformy VOD, że mamy nasze produkcje, ale chcemy też pokazać, że bardzo mocno stawiamy na polskie kino, na polskich twórców. Kocham i kochać będę wciąż. Jeżeli chodzi o produkcję fabularną, no to ja jeszcze nie pracowałem w tak wysokim standardzie. Chodzi o to, że miałem czas, żeby na planie, na przykład w konkretnym już obiekcie, pomyśleć, zastanowić się, porozmawiać ze swoimi współpracownikami. I to jest, tak się chyba zdarza na świecie, ale mnie się tak jeszcze nie zdarzyło. Normalnie, kiedy robię film fabularny, kiedy kręcę film fabularny, wchodzę na plany, ja już muszę wiedzieć, gdzie stoi kamera, ile mamy ujęć do zrobienia. Taka dyscyplina jest potrzebna, jest ważna. Nie o to mi chodzi, żeby tracić bez sensu czas. Ja mam szacunek do wydawanych na moje produkcje pieniędzy. Natomiast taka odrobina luzu, taki czas na zastanowienie. No nie wszystko można przemyśleć w domu. Jak się wchodzi do obiektu, to obiekt też inspiruje, prawda? Więc to było bardzo miłe i takie ciekawe doświadczenie. Zastanawiam się, czy kiedyś będę mógł zrobić film w takim standardzie. Zobaczymy. Młodzi ludzie, których ja nie do końca rozumiem, określają się za pomocą właśnie linków z internetu. Moje pokolenie, kiedy trzeba było napisać, jakie mam zainteresowania, co lubię, jakie książki, jakie filmy, jaką muzykę, po prostu wpisywałem nazwisko autorów, tytuły filmów, tytuły płyt i było wszystko proste. A jak zobaczyłem, że ludzie na Facebooku określają się za pomocą linków, to dotarło do mnie, że jest coś takiego, że internet stał się częścią ich tożsamości. My chcemy dawać powód do obejrzenia, a nie niekończącą się półkę filmów z tysiącami seriali czy tysiącami filmów, bo tu jest
klienci mają taki problem podobny do tak zwanego piekła wyboru, kiedy przychodzimy, jest 1000 keczupów, 500 musztard, 200 herbat i nie wiemy, co wybrać. I człowiek, pomimo tego, że ten wybór jest, to tak czy siak jest niezadowolony. W związku z tym w pierwszej kolejności to, co nas odróżnia od innych platform VOD, to właśnie to, że my chcemy zarekomendować i pokazać to, co warto obejrzeć. Takie kino polecam, które jest dobrze zagrane, ma dobry scenariusz. To jest chyba dla mnie najważniejsze, że ja muszę rozumieć motywację bohaterów, być z nimi związane emocjonalnie i w takim dużym uproszczeniu to są filmy, które mają dobry scenariusz i są dobrze zagrane. Duszpasterstwo ostre, takie naprawdę na całego, a nie takie miękkie. Ja już mam swoje lata, ja jestem z Podkarpacia i to jest tak, że jeżeli ja mam film na półce, mam DVD na półce czy Blu-raya na półce, to ja ten film mam. A jak on jest gdzieś tam w chmurze, to ja się zastanawiam, czy naprawdę go mam, ale się zmieniam oczywiście. To znaczy zaczynam oglądać filmy w internecie, chociaż jeszcze chomikuję, zbieram, mam bardzo dużo płyt w domu i wiem, że to jest przeżytek, ale to już trudno, jestem obciążony Podkarpaciem. Jak będziemy mieli takie miękkie, to będziemy mieli to, co na zachodzie. Showmax wychodzi, myślę, z bardzo ciekawą propozycją, bo tutaj pewnie chodzi raz o jak najszerszą dostępność do legalnych źródeł. W tym momencie mówię o filmach. A z drugiej strony pewnie chodzi też o pieniądze, żeby ta oferta była jak najbardziej korzystna dla młodych ludzi, którzy tej kasy po prostu nie mają. I tyle. I żeby ten dostęp do legalnych źródeł był jak najprostszy i oczywiście, żeby ta oferta była jak najbardziej sensowna. Także mam nadzieję, że w przyszłości uda się to jakoś tak skonstruować, że młodzi ludzie przestaną kraść czyjąś własność. Mamy takie wewnątrz firmy powiedzenie, że pirat to źle obsłużony klient. To oznacza, że dzisiaj, kiedy piractwo faktycznie w Polsce jest na bardzo szeroką skalę, jesteśmy niechlubnymi chyba liderami, jeśli chodzi o ściąganie seriali takich jak Game of Thrones. Natomiast trzeba, moim zdaniem, nasza rola i innych serwisów VOD jest taka, żeby w dobrej cenie i dobrej jakości pokazywać, proponować produkt. Dlatego przenoszenie klienta z tej strefy czarnej, z tej strefy nielegalnej do strefy legalnej, to nie jest tylko jego problem. To jest problem tego, że on nie ma gdzie obejrzeć. Jestem filmowcem, jestem autorem i zależy mi na tym, żeby ludzie oglądali filmy legalnie. To, co zaproponował Showmax, to jest kwestia jeszcze jakości do ceny i być może ten content, jak to się nazywa, będzie po prostu na kieszeń Polaka, na to liczę. Wolałbym, żeby mój film Wołyń był normalnie rozpowszechniany na Ukrainie, a nie z ukraińskich serwerów, co nastąpi lada moment, kiedy film wyjdzie na DVD. Nasza misja jest taka, żeby zbudować taką bibliotekę, która spowoduje, że człowiek coraz chętniej będzie sięgał po produkt, który jest wystarczająco dostępny, jeśli chodzi o cenę, i nie będzie miał potrzeby ściągać tego z torrentów i się martwić, jeśli chodzi o jakość i czy to jest legalne, czy nielegalne. Co więcej, mamy też taką misję, że chcemy te pieniądze reinwestować, chcemy te pieniądze z powrotem tutaj w polskie kino inwestować właśnie po to, że wiemy, że dla Polaków bardzo ważne jest polskie kino. I ten mechanizm, wierzymy, że w ciągu kilku lat spowoduje, że coraz mniej Polaków będzie ściągało z nielegalnych źródeł. Mamy na to też i przykłady w Stanach Zjednoczonych, kiedy w momencie, kiedy wszedł Netflix, jest Hulu, jest Amazon i proponują treści legalne, to piractwo tam znacząco spadło. Jakbym tak się miał zastanowić, które filmy mną wstrząsnęły, to pewnie to byłby Spotlight i Lewiatan, bo tak naprawdę takich filmów nie jest dużo. Dużo jest filmów, które oglądam i których oglądanie sprawia mi przyjemność. Są też filmy, z których wychodzę albo przerywam projekcje. Ale takich filmów, które wstrząsają, to chyba na palcach jednej ręki można policzyć w ostatnim okresie, ale są. Postaram się moją twarz schować do jakiejś nory, żeby Jakubik nie wyskakiwał z każdej lodówki. W życiu tak szybko nie pracowałem, bo Wołyń i za chwilkę następny film Ksiądz. A teraz w planach mam zrobienie serialu o wczesnym średniowieczu, o początkach państwowości polskiej. A co z tego będzie, zobaczymy. Pomysł jest karkołomny, kosztowny, ale wierzę, że wszystko jest na dobrej drodze, że,
że uda się go nakręcić. Teraz w drugiej połowie kwietnia, bodajże 21, będzie miała miejsce premiera trzeciej płyty mojego zespołu, Doktor Misio. Płyta nosi tytuł Nomen Omen, ale to nie ma nic wspólnego z księdzem w Showmaxie pod tytułem Zmartwychwstaniemy. No i tyle. I teraz jestem bardzo jak gdyby nastawiony, skupiony na promocji tej trzeciej płyty z kolegą Smarzowskim po starej znajomości. Robimy teledysk do piosenki pod tytułem Pismo. No i tyle. I będzie można, myślę, już w drugiej połowie kwietnia posłuchać tej płyty. Znaczy, to jest moje ukochane dziecko, ta moja płyta. Pracowaliśmy nad tym bardzo ciężko przez ostatnie półtora roku, także no, proszę trzymać kciuki. Bardzo chciałbym, żeby tę płytę można kupić, nabyć, słuchać legalnie. No. Chcesz zobaczyć więcej? My ci pokażemy na showmax.com. Oglądajcie filmy z legalnych źródeł. Polecam. Wojtek Smarzowski.